Dzień dobry, Małgosiu. Pozdrawiam z Kaszub, pozdrawiam z Opola. Słuchajcie, u nas dzisiaj bardzo ładna pogoda. Widać i słychać. Kasiu, dzięki wielkie za informację. Więc cieszę się, że dzisiaj będzie taki temat, a nie inny, bo jest to bardzo ważny temat. I myślę, że tutaj, jak to zrozumiecie, to będzie Wam o wiele łatwiej zrozumieć też siebie, to jak funkcjonujecie, jak reagujecie emocjonalnie, bo to jest tak naprawdę bardzo istotne. I jak sobie w ogóle z tym radzić, bo to jest też ważne i dlaczego wtedy organizm reaguje tak, a nie inaczej. Bo jednak, no niestety, ale pewne elementy są po prostu ze sobą bezpośrednio powiązane i czy po prostu chcemy, czy też nie, to tak one na nas oddziałują. Słuchajcie, dobrze, ja sobie tutaj wyciszę. Dobra, i chyba będę. O, dzień dobry, dzień dobry. Teraz widzę Was wszystkich na Facebooku też, więc będę sobie tak przerzucała, przełączała okna. Raz trochę Get Response, raz trochę Facebook, żeby wszystko widzieć. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, czy są tu jakieś osoby, które są po raz pierwszy? Słuchajcie, napiszcie. Dzień dobry, Elu. Kochani, jeżeli ktoś jest po raz pierwszy, to też jest ważne, żebym wiedziała, że ewentualnie do czegoś później jeszcze nawiązać, coś jeszcze dopowiedzieć, tak, żeby było jasne, bo jednak jest to cykl naszych spotkań od października ubiegłego roku. Co 2 tygodnie regularnie się spotykamy i widzimy się co sobotę, co drugą sobotę. No i tutaj jakby pewne elementy dla mnie już są na tyle jakby logiczne w tym całym cyklu, że do nich po prostu nie wracam. Natomiast te osoby, które są nowe, mogą pewnych rzeczy do końca nie zrozumieć, no bo po prostu wcześniej nie były na webinarach, więc też chciałabym, żebyście mi napisali, czy rzeczywiście jesteście po raz pierwszy, albo na przykład jesteście dopiero po raz drugi czy trzeci, więc jakby też tutaj to wszystko nie jest do końca tak zrozumiałe, jak chciałabym, żeby było, no bo przecież te spotkania są dla Was, a ja jestem po to, żebyście po prostu mogli tutaj czerpać i dzięki temu też umieć sobie po prostu pomóc jak najskuteczniej i jak najlepiej. Cecylia, spotkanie z Panią to wielka przyjemność i przygoda. Ojej, przygoda, no tak. Przygoda to właśnie też jest. Cecylio, nie wiem, czy Pani właśnie ma moją książkę, bo w książce też jest, książka jest napisana w ogóle jako cały jakby cykl przejścia przez wszystkie elementy, które łącznie tworzą zdrowie. No i jest ona napisana w takiej właśnie bardzo lekkiej formie, może nie przygodowej, natomiast w oparciu o podróż, tak? Czyli pakujemy się, bierzemy ze sobą plecak i idziemy po kolei i coś tam sobie do tego plecaka wrzucamy, to co chcemy, po drodze wyciągamy to, czego nie chcemy, uczymy się tego, jak skutecznie to zrobić, czyli jak skutecznie właśnie usunąć też między innymi to, o czym dzisiaj sobie powiemy, czyli te nasze emocje, słuchajcie, tak? Emocje, myśli, to co wszystko w jakiś sposób nas obciąża i blokuje w tym, żeby iść dalej do przodu. I bardzo często to, słuchajcie, tak się dzieje, że to są rzeczy bardzo mocno nieuświadomione. My sobie z nich w ogóle nie zdajemy sprawy i nie wiemy, że one w ogóle istnieją. I mam nadzieję, że dzisiaj dzięki temu spotkaniu rzeczywiście będziecie mogli zauważyć pewne rzeczy u siebie, no i dzięki temu oczywiście wzrastać w tym, żeby rzeczywiście móc sobie jeszcze lepiej, efektywniej pomóc. Dzień dobry, Asia pisze dziś bardzo ciekawy i przydatny temat. No ja mam nadzieję, Pani Asiu, że nie tylko dzisiaj, ale generalnie każdy, ale rzeczywiście tak, to jest bardzo, bardzo ważny temat i jeśli chodzi o mnie i moje podejście do zdrowia, zdrowia jako tematu takiego szeroko rozumianego, to tak naprawdę ten temat, który sobie dzisiaj omówimy, według mnie jest najważniejszy. Jest po prostu numerem jeden do tego, żeby właśnie tak świadomie podejść do swojego życia. Dzień dobry, Roxano, dzień dobry, Donato. Bardzo się cieszę, że jesteście.
I słuchajcie, jest 10:03, więc już też tak trochę nie tak jak co 2 tygodnie, bo zazwyczaj zaczynamy zawsze o 10:00, więc ja myślę, że już też nie ma co przedłużać. Dzień dobry, Moniko, witam ciepło i zaczniemy. Dobrze, ja nie widzę tutaj na razie komentarzy od osób, które są po raz pierwszy, więc jeżeli jesteście po raz pierwszy i macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to śmiało piszcie, bo tu nie chodzi o to, żeby was segregować pomiędzy te osoby, które są po raz pierwszy, a te, które są co 2 tygodnie, ale żebym rzeczywiście mogła Wam jak najefektywniej pomóc w tym, żebyście zrozumieli ten temat. Myślę, że i tak jak zawsze będę robiła różne dygresje, których jeszcze teraz nie mam w głowie, ale w trakcie po prostu spotkania na pewno do mnie przyjdą. Kochani, więc dla tych osób, które są po raz pierwszy, które mnie jeszcze czy nie znają, nie wiedzą, jak pracują, kim jestem. Jestem naturoterapeutką z 10-letnim stażem, więc od 10 lat pomagam ludziom do tego, żeby profilaktycznie wiedzieli, jak o siebie zadbać. No i oczywiście w sytuacjach, których jest zawsze najwięcej, tych osób, które się do mnie zgłaszają, które mają już zdiagnozowane jednostki chorobowe, i działamy po to, żeby skutecznie, w sposób zupełnie naturalny, różnymi metodami naturalnymi, przez zioła, odpowiednią suplementację, zmiany diety, zmiany sposobu myślenia, panowania nad emocjami, techniki oddechowe bardzo często też wprowadzamy, tudzież inne, które pobudzają, na przykład meridiany. No tego jest tak naprawdę cała masa, oczywiście w zależności, co się dzieje w danym organizmie, tak? Więc bardzo indywidualnie pracuję z każdą osobą po to, żeby jak najskuteczniej i jak najszybciej dojść do celu pod tytułem pełne zdrowie. I w swojej codziennej pracy mocno bazuję na medycynie chińskiej, która bardzo pomaga w tym, żebyśmy rzeczywiście zrozumieli, gdzie jest przyczyna i co się tak naprawdę dzieje w organizmie i dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób to zrozumieć, bo słuchajcie, każdy proces, o czymkolwiek byśmy nie mówili, zawsze składa się z 3 etapów. To jest najpierw wiedza, czyli musimy coś wiedzieć, tak? Po prostu musimy się merytorycznie czegoś dowiedzieć, że to jest to, a to jest tamto. Następny etap to jest, kochani, zawsze świadomość, czyli budowanie tej wewnętrznej potrzeby i świadomości tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, czego potrzebujemy. I dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście zbuduje się nasza wewnętrzna świadomość, taka motywacja wewnętrzna, to przechodzimy do skutecznego działania. I tutaj podkreślam słowo skutecznego, bo kochani, na pewno macie w swoim otoczeniu niejedną osobę, która dużo wie, ale nic z tym nie robi. Ja mam takie osoby w swoim otoczeniu i z kimkolwiek nie rozmawiam, to każdy to potwierdza, że też takie osoby w swoim otoczeniu ma, które rzeczywiście bardzo dużo wiedzą, czytają różne książki, czytają różne artykuły, czasem nawet konsultują się ze specjalistami, ale tak naprawdę praktycznie niczego nie wdrażają w swoim życiu, cały czas idąc tym utartym schematem myślowym, emocjonalnym, różnych nawyków takich codziennych, typu, nie wiem, picie dużej ilości kawy, za mało wody na przykład, tak? Czy dieta, której nie powinno być, i mają tego świadomość, tak? Natomiast ta świadomość tego, że rzeczywiście należy o siebie zadbać, nie jest na tyle zakotwiczona, żeby ich działanie, nawet jeżeli wdrażają, żeby było skuteczne, bo bardzo często szybko się na przykład zniechęcają. Więc dzisiaj tego typu tematyka. I mam nadzieję, że będziecie do końca, bo słuchajcie, no bardzo ważny to jest temat. Zresztą tak jak piszecie i sami o tym wiecie. No to co? Czas start. O czym my sobie dzisiaj powiemy? Przede wszystkim powiemy sobie o całym cyklu przyczynowo-skutkowym. Tak? Czyli jak to wygląda, gdzie są te myśli, gdzie są emocje, gdzie jest to działanie, gdzie jest ten nawyk, jak to tak naprawdę wygląda, czy jesteśmy w stanie to odwrócić, czy jest to proces, który ma gdzieś koniec, czy też on się po prostu zazębia i sobie przechodzi z jednego elementu do drugiego. Ciekawa jestem, czy coś wiecie na ten temat. Wiem, że niektóre z osób, które są dzisiaj z nami, mają już moją książkę, więc na pewno to wiecie, więc będzie dla Was to ciekawa powtórka, no i oczywiście dosyć długi komentarz z mojej strony.
jak to tak naprawdę wygląda i też z punktu mojego widzenia tego, jak ja przez wiele lat pracowałam i cały czas pracuję nad sobą, bo słuchajcie, tak naprawdę to jest proces. Jak zaczynamy, to oczywiście na początku zawsze jest najbardziej intensywny, bo najwięcej siebie poznajemy, najwięcej wtedy przychodzi do nas takich informacji o sobie samych, których nie mieliśmy wcześniej w ogóle świadomości, że one są, że my tacy jesteśmy i tyle na przykład w nas jest, więc ten proces jest intensywny. Z czasem on już nie jest aż tak intensywny, bo przechodzimy na inny poziom świadomości, inny poziom pracy, ale słuchajcie, no, skoro żyjemy, nasze organizmy cały czas funkcjonują, cały czas się coś dzieje, my emocjonalni jesteśmy wszyscy, mniej lub bardziej, nawet jeżeli tego nie pokazujemy, to jesteśmy emocjonalni. I tak naprawdę to nawet gorzej, że tego nie pokazujemy, bo te osoby, które pokazują emocje, w momencie, kiedy je pokazują, to tak naprawdę je uwalniają, więc one się w tak silny sposób nigdy nie będą kotwiczyły w organizmie. Natomiast te osoby, które trzymają w sobie, niestety trzymają, tak? Czyli organizm też musi sobie z tym poradzić. Wiecie, bo już o tym też rozmawialiśmy nieraz, że w momencie, kiedy organizm ma za dużo emocji, które są chroniczne, które obciążają nas cały czas poprzez układ nerwowy, zaczyna je kumulować w określonych narządach i dzisiaj sobie właśnie też o tym powiemy. Słuchajcie, emocje i narządy, czyli właśnie to, jak sobie to łączyć, dlaczego tak łączyć i w jaki sposób tutaj z jednej i z drugiej strony możemy na to popatrzeć, czyli zarówno od strony emocjonalnej samej, jak i również tej narządowej. I bez względu na to, pod którym kątem popatrzymy, zobaczycie, że to będzie wszystko się ładnie układało w jedną całość. No i ćwicz, czyli jakie ćwiczenia, co tak naprawdę zrobić, żeby rzeczywiście sobie pomóc, ale nie pracując 24 godziny na dobę nad sobą, nad swoimi emocjami i tym w ogóle, jak się czujemy i tak dalej, ale po prostu kilka minut nawet dziennie, żeby rzeczywiście móc dać sobie te kilka minut. I słuchajcie, to już teraz wam powiem, bo właśnie tak mi przyszło, że bardzo często jest tak, że ludzie mówią, że nie, ale ja w ogóle nie mam na takie rzeczy czasu, w ogóle kiedy i tyle obowiązków i tak dalej. Bardzo taki lapidarny przykład, prosty, może wręcz powiem wam, że prymitywny, ale prawdziwy. Każdy z nas codziennie siedzi na toalecie i to jest te kilka minut dziennie. I mamy temat załatwiony. I słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych. To nie jest tak, że nie masz na coś czasu. Masz zawsze czas na to, na co chcesz mieć czas. I to też jest ważne, żeby sobie zdać z tego sprawę. No i oczywiście pod kątem zdrowych nerwów też wam kilka rzeczy przypomnę i też powiem, gdzie możecie jeszcze więcej informacji uzyskać. Więc tak to wygląda. Dobrze, patrzę tylko, czy są jeszcze jakieś komentarze. Idziemy sobie dalej. I słuchajcie, cały cykl przyczynowo-skutkowy. Tak naprawdę, jeśli chodzi o to, gdzie to się zaczyna, to tak jak widzicie, to jest przepływ. I to jest zdjęcie z książki Pięć palców do długowieczności. I większość dzisiejszych slajdów, te grafiki, które będziecie widzieli, są z książki. I słuchajcie, są jakby teorie, które mówią nam, że wszystko zaczyna się od myśli. Są takie, które mówią, że zaczyna się wszystko od emocji i tak naprawdę chyba jednoznacznie do końca cały czas nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie zaczyna się cały proces, bo skoro my od momentu, kiedy już zaczyna nasz organizm tworzyć się w łonie matki, my zaczynamy odbierać różne impulsy, sygnały i oczywiście jesteśmy bezpośrednio z matką połączeni, więc również bezpośrednio jej emocje, jej myśli, to jak ona się czuje na co dzień oddziałuje na nas, to naprawdę trudno jest powiedzieć, co jest pierwsze. Tak? Na pewno wiemy, że albo to będzie myśl, albo emocja, czyli też coś, co my w jakiś sposób sobie sami wytwarzamy, albo też to, co wytwarzają osoby, które są w naszym bliskim otoczeniu. Jeżeli może się to wydawać dla was teraz dziwne albo niezrozumiałe, to słuchajcie, przypomnijcie sobie taki moment w życiu, bo myślę, że każdy z was miał ten moment, przynajmniej jedną taką sytuację, kiedy na przykład przyszedł do domu, w którym się rodzina kłóciła, tak? Nie wiem, mama z tatą, siostra z bratem i tak dalej. I słuchajcie, i wchodzicie na przykład z dobrym humorem, wchodzicie i widzicie i czujecie, czujecie tą emocję, wtedy zawsze się mówi, że aż taka atmosfera jest gęsta, że to się czuje po prostu i automatycznie czujecie też, jeżeli zostajecie w tej sytuacji, że zaczyna ona na was oddziaływać. I tak się dzieje bez względu na to, czy my tego chcemy, czy też nie chcemy. Tak po prostu wyglądają nasze
interakcje ludzkie. I teraz z jednej strony to jest właśnie ten wpływ tych myśli, tych emocji, tego jak inni się czują wokół nas, z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście też to i głównie to, jak my myślimy i czujemy się na co dzień. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. I słuchajcie, popatrzcie, że w całym tym cyklu, tak jak widzicie, są emocje, czyli jest to, co my czujemy. I bardzo często jest tak, że na przykład ktoś nas zdenerwuje, tak? I pod wpływem tej emocji zaczynamy mieć chaos myślowy, że on jest taki, że taki, że to przez niego, że gdyby nie on, to coś tam, tak? I zaczynamy się sami nakręcać. I co to powoduje? To powoduje to, że już po którymś razie doświadczenia emocji pod tytułem złość, tak, tak jak w tym przykładzie, my zaczynamy automatycznie wchodzić w nawyki, słuchajcie. Czyli to są decyzje, które my często podświadomie podejmujemy, czyli podejmujemy decyzję, że w tym momencie ok, będziemy się złościć albo coś zrobimy pod wpływem złości. Oczywiście ta decyzja powoduje zawsze jakieś działanie i to działanie zaczyna nam wchodzić w nawyk. I kiedy my znowu doświadczamy kolejny raz tej samej emocji, zaczynamy działać nawykowo, czyli nawykowo myślimy, nawykowo podejmujemy praktycznie takie same decyzje i działamy dokładnie w ten sam sposób i to jeszcze bardziej kotwiczy nawyk. I o tym też się bardzo dużo mówi i nawet czy w psychologii, czy w rozwoju osobistym, szeroko rozumianym. I słuchajcie, tak się tłucze ten temat i tłucze. I ja zauważyłam, gdzie ja no byłam naprawdę na wielu przeróżnych szkoleniach, słuchajcie, naprawdę. Zainwestowałam w siebie dużo pieniędzy. Po to, żeby zrozumieć, żeby wiedzieć, żeby tak zwane, jak się to teraz mówi, przepracować. I słuchajcie, rzeczywiście bardzo dużo mi to dało, ale patrząc z perspektywy tych, nie wiem, 10 czy ponad więcej lat, to tak naprawdę to jest wszystko bardzo proste. I chodzenie cały czas na szkolenia, czytanie kolejnych książek i tak maglowanie wszystkiego w kółko powoduje, że my w pewnym momencie znowu się zapętlamy jeszcze bardziej. I cały ten cykl, który my tutaj widzimy, to tak naprawdę cały czas w nim jesteśmy. I trudno jest nam wyjść z niego, bo w pewnym momencie zaczynamy się za bardzo kotwiczyć na tym, co jest w nas złe, na tym, co powinniśmy rzeczywiście usunąć z naszego życia, a zapominamy o tym, że to nie polega na tym, bo to jest tylko i wyłącznie połowa procesu, połowa działania, które należy podjąć, a ta druga połowa jest tak naprawdę ważniejsza. Czyli kiedy my już wiemy, nad czym chcemy popracować, to zaczynamy to od razu zmieniać, a nie, że jak widzimy jakąś kałużę, którą na przykład chcemy usunąć, to do niej siadamy tyłkiem i po prostu siedzimy i biadolimy, że ojejku, jak jest źle, tak? Tylko wychodzimy z niej i zmieniamy to, co chcemy zmienić. I słuchajcie, dzisiaj właśnie o tym i bardzo ważne jest to, żeby to zrozumieć. Dużo na ten temat jest w książce i słuchajcie, tu jest wszystko wytłumaczone, łącznie z tym właśnie, co powiedziałam też już na początku we wstępie, że są też wytłumaczone, bo pod kątem myśli, tak, jest cały rozdział, czyli tego, jak my tak naprawdę funkcjonujemy, co się w nas dzieje i w jaki sposób te myśli już możemy sobie zamieniać na te, na które chcemy, bo bardzo często, słuchajcie, jest tak, że to, co mamy w głowie, przekłada się na nasze emocje i zaczynamy o czymś myśleć, przypominamy sobie o czymś i to przypomina nam emocję, czyli ten nawyk emocjonalny, który mamy, no i zaczyna się cała lawina wszystkiego, tak? I też myślę, że każdy z nas to zna, bo różne sytuacje w życiu mieliśmy, różne emocje, różne doświadczenia mamy życiowe i słuchajcie, tak to wygląda, więc mamy też podrozdział taki, który się nazywa z maczetą przez las, gdzie te nasze myśli są porównane do lasu, czyli wchodzimy sobie do tego lasu różnych myśli i z maczetą i po prostu zaczynamy usuwać te, które chcemy i od razu dowiadujemy się, co zrobić, żeby nie zostawało tam puste pole, bo jeżeli zostawimy puste pole i nie zasiejemy tego ziarna, które chcemy, żeby później wydało plon, no to niestety bardzo często jest tak, że to, co usunęliśmy po jakimś czasie, wraca do nas,
A tego tak naprawdę przecież nie chcemy. Więc ważne jest to, żeby wiedzieć o tym, i to jest taki preludium, wstęp do tego naszego głównego tematu dzisiaj. Więc skoro w książce jest cały rozdział tylko i wyłącznie na ten temat, czyli na temat myśli, tego, co mamy w głowie, jak fajnie można sobie to zobrazować, zobaczyć, zrozumieć siebie i popracować nad tym kilka minut dziennie, to słuchajcie, chciałam, żebyście o tym wiedzieli, bo to jest ważne. I nie możemy zapominać o tym, że emocja też nie bierze się znikąd, tak? Zawsze jest przyczyna i skutek. Zawsze jest to cały cykl przyczynowo-skutkowy, który jest zamkniętym procesem, ale my zawsze możemy ten proces zmienić. My go nie odwrócimy, tak? Natomiast możemy poprzez właśnie swoją decyzję, poprzez zmianę działania, zmianę nawyku, zmienić również nasze emocje, nasze myśli. I tak naprawdę właśnie tak to się dzieje, więc może wydawać się to dzisiaj skomplikowane, macie dużo znaków zapytania w głowie, więc dlatego właśnie tutaj chciałam, żebyście o tym wiedzieli i macie to wszystko w książce. Możecie sobie to doczytać, możecie sobie zobaczyć, jak łatwo, prosto można to zrobić i uważam, że naprawdę warto, po to, żeby sobie po prostu pomóc, nie tylko pod kątem tego zdrowia fizycznego, ale przede wszystkim pod kątem zdrowia emocjonalnego, o które każdy z nas również powinien zadbać i to właśnie w pierwszej kolejności, po to, żeby rozumieć siebie, dlaczego reagujemy, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, dlaczego ludzie wokół nas reagują w taki, a nie inny sposób. Słuchajcie, to jest naprawdę tak genialna sprawa, kiedy my rozumiemy, że na przykład ktoś, kto jest dla nas niemiły, on nie jest dla nas niemiły, ponieważ w nas jest coś złego, tylko on jest nieszczęśliwy, może jest tak naprawdę smutny, zrozpaczony i on w taki sposób reaguje, ponieważ chce się w jakiś sposób ochronić przed tym, żeby nie mieć jeszcze więcej tego przykładowego smutku, żalu i tak dalej. Więc słuchajcie, dopiero wtedy zaczyna się takie naprawdę fajne, lekkie, świadome życie, które powoduje, że zupełnie inaczej każdego dnia przyjmujemy to, co się dzieje wokół nas. To jest naprawdę genialna sprawa. Jak się nazywa książka, pyta się Wanda. 5 palców do długowieczności. Wando, słuchajcie, wiecie co, ja sobie wejdę na stronkę i zaraz wam wrzucę link. Oczywiście jest e-book, jakbyście chcieli w formie elektronicznej, chociaż jeżeli rzeczywiście chcielibyście popracować, to ja uważam, że od razu warto sobie kupić książkę papierową, bo w papierze macie wszystko. Macie wtedy też i treść, czyli wytłumaczenie, do którego od razu możecie wrócić, coś sobie tam pozaznaczać. To jest książka do pracy i do takiej fajnej zabawy, a nie tylko tam do tego, żeby ją przeczytać i tyle, żeby właśnie zrozumieć siebie. A to pierwsze, a druga rzecz to jest taka, że w tym momencie możecie sobie zawsze pewne elementy porównać. Tutaj macie od razu tabelki, tak? Więc sobie od razu wpisujecie, co jest wasze, pod waszym kątem. Bo wiecie, co też zauważyłam i dlaczego właśnie taka książka powstała, a nie inna? Że bardzo często jest tak, że są książki takie typowo merytoryczne, fajne, tak, naprawdę bardzo ciekawe, które ujmują temat tak jak powinny, natomiast nie ma tam tej jednej części, która według mnie jest najważniejsza, czyli jak ty, czytelniku, masz to do siebie odebrać, jak masz to przełożyć na swoje funkcjonowanie, na swoje życie, na swoje emocje i w jaki sposób sobie poradzić, a tutaj po prostu macie, no i tak jak powiedziałam, podane w bardzo lekki sposób z jednej strony, a z drugiej strony macie od razu te ćwiczenia i nie właśnie, wcale nie chodzi o to, że to ma być kilka godzin dziennie, tylko raczej kilka minut dziennie i to naprawdę wystarczy. Macie na przykład ćwiczenie zbuduj nowe ścieżki w dżungli, czyli już macie automatycznie rozwiązanie tego, w jaki sposób macie sobie zasiewać to ziarno, które chcecie, żeby wydało nowe plony i żeby już nie powstały na tym miejscu te nowe myśli, znaczy te stare, przepraszam, myśli, żeby sobie nie przyszły. No i w czwartym rozdziale mamy to, o czym sobie dzisiaj teraz głównie powiemy, czyli słuchajcie, emocje. I właśnie jeden z podrozdziałów to jest niewidzialna nić porozumienia. Natomiast akcja i reakcja, czyli kolejny, to jest właśnie to, co sobie teraz już widzicie też na slajdzie i sobie to omówimy, bo to jest bardzo ważne. Słuchajcie, żebyście o tym wiedzieli. To są zdjęcia z książki, więc tam dokładnie tak macie to narysowane, opisane po to, żeby rzeczywiście to widzieć i zrozumieć, tak? Żebyście od razu, kiedy na przykład będziecie się czuli w jakiś sposób, nawet nie emocjonalny, ale fizyczny, to od razu sobie zadali pytanie, gdzie jest przyczyna, bo jeżeli
jeżeli na przykład czujecie kłucie w pęcherzyku żółciowym, no to myślicie sobie, o kurczę, no to nie wiem, to co ja na przykład dzisiaj zjadłem, tak, albo zjadłam. No ale czy rzeczywiście to jest przyczyna? No oczywiście, że po jakiejś części tak, ale pamiętajcie o tym, że tą pierwotną przyczyną zawsze będą emocje, zawsze będzie to, jak wy się czujecie i jakie emocje wtedy towarzyszą i to warto sobie uświadomić, że dolegliwości ze strony jakiegokolwiek narządu możecie bezpośrednio przyporządkować do konkretnych emocji, nie do tak zwanego stresu, o którym się mówi wszędzie, no bo przecież każdy z nas ma jakiś tam stres w życiu, ale ten stres jest spowodowany albo lękiem, albo strachem, albo jakąś niepewnością, albo jakimś, nie wiem, na przykład zawodem miłosnym, albo smutkiem, albo jeszcze jakimiś innymi emocjami i dopiero kiedy my je sobie rzeczywiście nazwiemy tak konkretnie, to możemy rzeczywiście ruszyć do przodu. Tak jest. I nawet jeżeli macie na co dzień jakieś konkretne emocje, z którymi sobie w jakiś sposób nie radzicie, to i nie czujecie pod kątem tych emocji przyporządkowania do narządu, o którym my sobie dzisiaj powiemy, to mimo wszystko zadbanie o ten narząd będzie powodowało, że również szybciej będziecie wychodzili z tych emocji. Oczywiście należy pracować nad jednym i drugim. I to też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i żeby to wiedzieć. Bo tutaj też jak jakieś 2-3 miesiące temu w marcu, tak, prowadziłam taki warsztat zamknięty, on zresztą też jest dostępny na platformie zuzannarzepecka.com, warsztat zamknięty, detoks na poziomie fizycznym i emocjonalnym i słuchajcie, właśnie to o to chodzi, że te emocje z narządami, one się bezpośrednio łączą, czy my tego chcemy, czy też nie. I teraz zrozumienie tej kwestii i przełożenie tego na swój organizm powoduje, słuchajcie, że zupełnie inaczej jakakolwiek kuracja, którą stosujecie, będzie przebiegała. Tak? Tu nawet bardzo często jest tak, że ktoś do mnie dzwoni czy pisze na przykład, że zaczął robić jakiś detoks, ale po prostu takie emocje mu, mówiąc kolokwialnie, wywalają, że on nie wie, co się dzieje i czy to jest normalne, czy tak ma być, czy w ogóle on coś źle robi. Słuchajcie, ja wtedy się cieszę, jak ktoś mi coś takiego mówi, bo to oznacza, że kuracja, którą on stosuje, jest bardzo skuteczna. Tylko żeby nie bać się tego, że w pewnym momencie może się tak wydarzyć, że te emocje, które są w danym narządzie, nad którym my na przykład dużo pracujemy, jest ich dużo i są mocno skumulowane, skoro robimy detoks na poziomie fizycznym, to te emocje również będą wyłaziły. I teraz jak sobie z nimi poradzić? Nie? No to jest znowu też pytanie. I tutaj metod, technik jest w ogóle cała masa i o tym też już kiedyś prowadziłam spotkanie, więc jak zostanie nam jeszcze czasu, to kilka rzeczy wam powiem. Natomiast najważniejsze jest to, o czym sobie teraz powiemy. I chciałabym, żebyście naprawdę to dobrze zrozumieli, bo jest to po prostu bardzo, bardzo, bardzo ważne. Okej, patrzę tylko, czy są jeszcze jakieś komentarze. Widzę, że chyba na razie słuchacie i chłoniecie to, co do was mówię. Bardzo się cieszę. Więc zaczniemy od wątroby i pęcherzyka żółciowego. Myślę, że właśnie ta złość, o której powiedziałam w przykładzie, to jest taka emocja, która chyba najczęściej towarzyszy każdemu z nas, no chyba najczęściej się złościmy, denerwujemy na kogoś, na coś, bo korki, bo się spóźnię, bo ktoś mi coś powiedział, albo po prostu wstajemy rano lewą nogą, to się przecież też zdarza. I teraz prawda jest taka, że im częściej wstajemy rano lewą nogą, tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na wątrobę z pęcherzykiem żółciowym, bo to znaczy, że tam też coś się dzieje, w jakiś sposób są te organy obciążone. I patrząc zarówno od strony medycyny chińskiej, jak i medycyny zachodniej, wątroba z pęcherzykiem żółciowym współpracują w pierwszej kolejności. Tak? Czyli gdybyśmy mieli mówić o takich bezpośrednich powiązaniach pomiędzy narządami, to wątroba z pęcherzykiem żółciowym to jest właśnie taka nierozłączna para, jeden na drugi ma bezpośrednio wpływ. I słuchajcie, z jednej strony oczywiście mówimy sobie o tych tak zwanych negatywnych emocjach, ale też chciałabym, żeby te negatywne, pozytywne emocje, żeby to było dla nas rzecz taka umowna, bo złość, gniew, perfekcjonizm, to co teraz widzicie na slajdach, te tak zwane negatywne emocje, czy one zawsze są negatywne? Jak uważacie?
To jest do Was pytanie. Napiszcie mi, czy uważacie, że złość jest zawsze zła, że gniew jest zawsze zły, że jeżeli coś chcecie bardzo dobrze zrobić, to jest to zawsze złe, że jeżeli zawsze jesteście, że jeżeli jesteście niecierpliwi, to to jest zawsze złe. Czy no, pracoholizm, no to myślę, że jednak wszystkie holizmy są no, niesprzyjające, ale jeżeli na przykład upieracie się, ta upartość, która też jest tutaj podana, czy no, agresywność, no to też umówmy się, że jednak agresja nie jest wskazana. Natomiast są pewne emocje, które mimo wszystko, jeżeli my ich doświadczamy, to może niekoniecznie będą te tak zwane złe. Jestem ciekawa, jak myślicie. To tylko informacja, więc emocje nie są złe, napisała Iwona. Agnieszka pisze oczywiście, że nie. Okej. Według mnie żadne emocje nie są złe, to są nasze naturalne stany, pisze Asia. No dokładnie, i słuchajcie, dokładnie tak jest. To są nasze naturalne stany, tylko Iwona pisze, nie złość może nas motywować bardziej, nakręcać do osiągnięcia określonego celu. Dokładnie. I słuchajcie, widzicie, tak naprawdę znowu dochodzimy do pewnego wniosku, że to nie emocje są złe, ale to, jak często my doświadczamy tych, które nas obciążają. No bo wiadomo, że jeżeli często doświadczamy radości, jeżeli mamy taki swój wewnętrzny spokój, w którym jesteśmy zazwyczaj, tak? No to znaczy, że to będzie jak najbardziej i ten chroniczny stan wtedy wewnętrznego spokoju jest jak najbardziej wskazany. Natomiast chroniczny gniew, chroniczna złość, taki pracoholizm, taka upartość i stawianie tylko i wyłącznie przy sobie, to już nie będzie dobre, jeżeli będzie to chroniczne. Natomiast też znowu słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że są pewne sytuacje, w których jeżeli my nie pokażemy naszego gniewu czy złości, to będzie po pierwsze to, o czym powiedziałam na początku, czyli będzie to sytuacja, którą my będziemy przeżywać dalej wewnętrznie, bo jej nie pokazaliśmy. Ona, jeżeli będzie do nas wracała co jakiś czas, będzie się w końcu kumulowała w wątrobie i pęcherzyku żółciowym, co będzie powodowało w konsekwencji obciążenia, takie już typowo biochemiczne tych narządów, no i później jakieś tam kamienie i inne tematy, tak? Więc słuchajcie, to wszystko ma wpływ przyczynowo-skutkowy. O, i właśnie, a propos dygresji. Widzicie, słuchajcie, popatrzcie na to też od tej strony, to jest też logiczne. I to też o tym mówi bardzo dużo właśnie też medycyna chińska, że jeżeli dochodzi do ataku pęcherzyka żółciowego, czyli wychodzą z nas jakieś kamienie, tak, to te kamienie tak naprawdę są fizyczną manifestacją naszych emocji. Tych emocji, o których my sobie teraz mówimy, one się skumulowały, organizm musi w jakiś fizyczny sposób je zmaterializować, więc tworzą się kamienie. I te kamienie, kiedy wychodzą z pęcherzyka żółciowego, to słuchajcie, zawsze cholernie boli. Ból jest niesamowity. I dlaczego to aż tak boli? Boli dlatego, ponieważ poprzez ten ból i krzyk, który my wydajemy z siebie podczas tego bólu, krzyk powoduje wyładowanie tych emocji, które się skumulowały. Więc zarówno wtedy na planie fizycznym, jak i emocjonalnym z układu nerwowego zostają uwalniane właśnie te emocje. I znowu mamy tutaj cały cykl przyczynowo-skutkowy. I zrozumienie tego naprawdę, słuchajcie, daje nam jeszcze większą szansę na to, żeby móc skutecznie o siebie zadziałać, albo słuchajcie, jeżeli macie dzieci, to żeby im to też wytłumaczyć, jak ważne jest to, że jeżeli się ktoś denerwuje na przykład tu i teraz, to jest to okej, wyrzuć tę emocję, ale za chwilę zapomnij o tym i dalej ciesz się życiem. I teraz może być takie pytanie, okej, dobrze, no to w takim razie w jaki sposób ja mam sobie poradzić z tymi emocjami? No po pierwsze świadomość już tego, że one są, powoduje, że zupełnie inaczej na to patrzymy, kiedy one przychodzą, i więc tu już to jest pierwszy krok do przodu, a słuchajcie, drugi krok do przodu to jest to, co mamy na tej, obok narządów, te emocje, czy też takie zachowania, które mamy podane po tej drugiej stronie, po prawej stronie patrząc od obrazka. I na przykład, czy wątroba, czy pęcherzyk żółciowy, no tutaj mówimy o tak naprawdę tym samym koszyku stanów emocjonalnych. I oczywiście, jeżeli my jesteśmy osobami, które
potrafią podejmować decyzje, nie boją się podejmować decyzji, są takie elastyczne w działaniu, słuchajcie, coś się zmienia, okej, dobra, to działamy, robimy, dobra, decyzja podjęta, tu bach, 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 tak, i lecimy dalej, to znaczy, że wątroba z pęcherzykiem żółciowym są na pewno w równowadze, mniej lub bardziej, prawda? Natomiast jeżeli nie mamy tej równowagi emocjonalnej, no to rzeczywiście będzie tak, jakbyśmy nie chcieli. I teraz dążenie do tej równowagi emocjonalnej, wprowadzanie, nawet czasem troszeczkę wbrew sobie, czyli wychodzenie z tej swojej strefy komfortu i wprowadzanie innego schematu działania, czyli to jest to, co było na poprzednim slajdzie, słuchajcie, to jest cały cykl i wy możecie zacząć na przykład zmianę od zmiany działania i zmiana działania powoduje zmianę nawyku powoduje zmianę myśli, a zmiana myśli spowoduje zmianę emocji i tak dalej. I słuchajcie, i to wszystko można zrobić i to wy decydujecie, od którego momentu zaczniecie sobie pracować. Róbcie tak zawsze, żeby wam było wygodnie, bo to, że ktoś napisał w jakiejś książce, że trzeba to zrobić tak, a nie inaczej, wy zaczynacie to robić i wam to w ogóle nie leży, nie pasuje, was to w jakiś sposób obciąża, nie wiem, zaczyna was to szybko demotywować, denerwować, no to zdecydowanie nie jest to rozwiązanie dla was, co nie oznacza, że wy w jakiś sposób jesteście gorsi albo inny może, a ja nie mogę, wręcz przeciwnie, szukajcie dla siebie rozwiązania. Tu chodzi o to, żeby za każdym razem pracować w sposób zupełnie indywidualny. I wtedy macie z tego frajdę. Więc na przykład możecie wprowadzić zmianę pod tytułem OK, jeżeli na przykład wydarzy się znowu coś, co się wydarzyło ostatnio, a ja zareagowałam gniewem, tak? To po tej emocji miałam takie myśli, a później zadziałałam w taki sposób, no i tak, no teraz już wiem, że to rzeczywiście to było działanie nawykowe, tak? Ja po prostu zawsze tak działam. To słuchajcie, często jest tak, że ciężko jest nam zapanować, przynajmniej na początku, kiedy zaczynamy tego doświadczać i pracować nad tym, tak patrzeć na siebie troszeczkę z boku, ciężko jest nam zmienić emocje, tak? Bo jednak no, emocje dosyć często nami rządzą, ale słuchajcie, możemy podjąć decyzję już wcześniej, że jeżeli będzie ta konkretna emocja, to ja, okej, ja w nią pójdę, ja ją na przykład pokażę i to też jest dobre, ale później nie pójdę w nawykowe działanie, tylko zmienię to działanie i słuchajcie, od razu podejmujecie decyzję, możecie sobie to zapisać, nie wiem, kartkę gdzieś przykleić, tak żebyście to ją zawsze widzieli, że zrobicie wtedy coś konkretnego, tak? I to wy sami decydujecie, co to będzie, ale to będzie coś, co będzie sprzyjało zarówno wam, jak i tej drugiej stronie, tak? Nie idźcie, proszę bardzo, w kolejne emocje, na przykład będę złośliwy, tak? Albo na przykład, a to jeżeli ona mi coś takiego zrobiła, to ja jej też coś takiego zrobię, tak? To bym też prosiła, żebyście znowu szukali takich alternatyw, które dadzą wam w konsekwencji właśnie ten spokój wewnętrzny, to, że będziecie na przykład odnajdywali własną drogę życiową, tak? To jest ważne, więc myślcie zawsze też później o konsekwencjach i to spowoduje, że powoli, małymi krokami będziecie rzeczywiście zmieniali samych siebie, czyli tak naprawdę wszystko to, co macie wokół was i całe wasze życie. Jakkolwiek brzmi to teraz może dla niektórych, nie wiem, zbyt górnolotnie, to słuchajcie, po prostu spróbujcie. Działa, naprawdę działa. No dobrze, mamy teraz jelita. Jelita nie współpracują ze sobą, patrząc pod kątem medycyny chińskiej. Natomiast chciałam, żebyście jakby też troszeczkę tak obrazowo sobie na to popatrzyli. I tutaj, jeżeli chodzi o jelito cienkie, ono w pierwszej kolejności zgodnie z medycyną chińską współpracuje z sercem. I oczywiście jest to wszystko wytłumaczone w książce 5 palców do długowieczności. Też macie to wytłumaczone, dlaczego tak jest. Natomiast teraz tylko tak rzucam hasło, że tak jest, tak? Czyli jak sobie na ostatnim slajdzie, na którym będziemy sobie omawiali narządy i powiązania emocjonalne, to tak naprawdę tam będzie serce i właśnie też te emocje, które mamy przyporządkowane do jelita cienkiego. Jeżeli chodzi o jelito cienkie i serce, jeżeli często się smucimy, jeżeli mamy w sobie taki bezpodstawny lęk, to się, kochani, czasem zdarza, kiedy na przykład
wstajemy rano i czujemy, że wewnętrznie jesteśmy w jakiś sposób rozdygotani, czujemy taki wewnętrzny lęk, niepokój i tak naprawdę nie wiemy dlaczego, to słuchajcie, macie już teraz odpowiedź. Dlatego, ponieważ w tym dniu jelito cienkie z sercem są w jakiś sposób w nierównowadze. Co się tam dokładnie dzieje, tego wam nie powiem, bo nie znam waszych organizmów, natomiast zawsze jeżeli czujecie jakieś emocje, które przychodzą, nie rozumiecie, ale wiecie już, jak je nazwać, to możecie sobie od razu pomyśleć, ok, dobrze, no to są te narządy. I na przykład, jeżeli chodzi o jelito cienkie i serce, no jelito cienkie wiemy, że to jest wchłanialność, tak? Wchłanialność składników odżywczych. Więc zawsze możecie się zapytać, a co ja dzisiaj zjadłem, co ja dzisiaj zjadłam? I być może, że na przykład pokarmy, które dzisiaj zjadłam, a jeżeli na przykład czujecie taki irracjonalny lęk od samego rana, jeszcze nie jedliście śniadania, no to zapytajcie siebie, co jedliście wczoraj. Bo bardzo często jest tak, że my nie odczuwamy na przykład tak zwanej nietolerancji pokarmowej, my nie wiemy, że coś nam szkodzi, że coś w jakiś sposób nas obciąża, a natomiast nasz organizm da nam znać w postaci na przykład emocji. I to jest coś, o czym się w ogóle bardzo mało mówi. Ja wam dam przykład z mojego życia. Kiedy już po kilku latach pracy i takiego, wiecie, właśnie chaosu troszeczkę, tak, poszukiwania różnych metod, technik, co robić, czego nie robić i tak dalej, więc jakby ja wam dzisiaj podaję tą kwintesencję, więc już dzięki temu też możecie iść dużo dalej i szybciej niż ja wtedy. I słuchajcie, kiedy już doszłam do tego, o co tu chodzi i tak dalej, i zaczęłam rzeczywiście na co dzień komunikować się ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami, rozumieć to, co się ze mną dzieje, no ja już dobre 2 lata, nawet chyba dłużej, jem bardzo mało mięsa. Jem mięso, ale jem go bardzo mało. I bardzo zwracam uwagę na to, żeby mięso było naprawdę z dobrego pochodzenia. Jeżeli tam jest jakieś tam byle jakie ze sklepu, to ja tego po prostu w ogóle nie kupuję i nie jem. I słuchajcie, i zdarzyło mi się tak, to było jakieś no 2 lata temu, czyli już dłużej nie jem mięsa, tak żeby go jeść codziennie. No i dobre kilka miesięcy chyba nie jadłam mięsa. Tam z jakimiś małymi przerwami. I zjadłam mięso, którym zostałam poczęstowana u kogoś w gościnie. Myślę sobie, a czemu nie, kawałek sobie zjem. I słuchajcie, jeszcze tego samego dnia, dosłownie po 2 czy 3 godzinach, czułam jakąś taką złość, taki niepokój, jakąś taką mieszankę uczuć, z którą nie potrafiłam sobie poradzić. I ja czułam, kiedy ty potrafisz komunikować się ze swoim ciałem, to wiesz, co jest twoje, a co nie jest twoje. Tak? Czyli to, co mówiliśmy na początku, wchodzisz gdzieś i są jakieś emocje, więc wchodzisz w te emocje, chociaż one nie są twoje. I teraz te emocje mogą przychodzić z różnej strony, również właśnie ze strony pożywienia jako takiego, tak, samego w sobie. I to też jest ważne, żeby o tym wiedzieć, że ja wtedy miałam taki chaos emocjonalny, dziwny, irracjonalny zupełnie. Wiedziałam, że to nie jest moje, bo nic się nie wydarzyło. Czułam się naprawdę bardzo dobrze emocjonalnie, a nagle zaczęły się jakieś dziwne emocje we mnie kotłować. I słuchajcie, wiem, że to było od tego mięsa. Bo znowu, jak pójdziemy sobie dużo dalej i dużo głębiej w ten temat, to bardzo często, no praktycznie zawsze, te zwierzęta są zabijane w bardzo silnym stresie. Te zwierzęta mają świadomość tego, że zaraz zginą. I poprzez układ nerwowy organizm zaczyna wytwarzać biochemię, wytwarzać hormony stresu. Te hormony stresu zostają w mięśniach, czyli w mięsie, które my później zjadamy. No i słuchajcie, i nawet z takiej strony możemy dostać jakąś dawkę emocjonalną, która w ogóle nie jest nasza, a my ją przerabiamy. I też fajnie jest to wiedzieć, bo to jest znowu budowanie kolejnej cegiełki w naszej świadomości tego, jacy jesteśmy i dlaczego tacy jesteśmy i skąd przychodzi to, co do nas przychodzi. Więc o takich rzeczach też pamiętajcie. I słuchajcie, jeżeli chcielibyście, żeby wasze serce z jelitem cienkim było w równowadze, to jak możecie zadbać emocjonalnie o to? Po pierwsze, uśmiechajcie się, cieszcie się z życia, cieszcie się z tego, że ktoś was odwiedził,
zachwycił, że dostaliście na przykład jakiś mały prezent od kogoś, albo ktoś wam powiedział jakiś komplement. Nie reagujcie, bo i to też jest takie nasze nawykowe polskie szczególnie, czyli ta nasza mentalność taka, że bądź zawsze skromny. Słuchajcie, to nie jest skromne, że nieskromne, że my przyjmiemy prezent, czy przyjmiemy na przykład komplement, dziękując za niego. Tak? Bo słuchajcie, bardzo często jest tak, że ktoś nam powie komplement, a my mówimy, nie no co ty, nie, ja dzisiaj tak, nie no co ty, ja wcale dobrze nie wyglądam, to ty dobrze wyglądasz, tak? Czyli od razu chcemy oddać to, co dostaliśmy, nie przyjmując tego, co dostaliśmy, bo czujemy, że nie jesteśmy w jakiś sposób tego godni. Ale dlaczego tak jest? Czy dlatego, że rzeczywiście my nie mamy prawa do tego, żeby przyjąć jakiś podarunek, nawet w postaci takiej fajnej, delikatnej, emocjonalnej, nie wiem, uśmiechu takiego, tak, że ktoś coś powie, że miłego dla nas, że słuchaj, ale świetnie wyglądasz, nie wiem, ale ty, do twarzy ci jest w tej koszulce, powinieneś na przykład więcej chodzić w takim kolorze, o fajnie zmieniłaś kolor włosów, ale cudownie wyglądasz, wyglądasz z roku na rok jeszcze lepiej. A my co? No nie, no co, ty nie, nie, przesadzaj, ty to dopiero dobrze wyglądasz i w ogóle. Słuchajcie, nie. W takich sytuacjach też możecie budować siebie i budować swoje emocje. Przyjmujcie to dobre, co do was przychodzi. To jest bardzo ważne. I tą równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem, słuchajcie, ten balans też jest bardzo istotny. I nawet jeżeli są takie dni, że naprawdę bardzo dużo pracujecie, to zróbcie sobie następny dzień bardziej spokojny, po to, żeby rzeczywiście móc znowu wejść w siebie, w tą swoją równowagę wewnętrzną. Ten pracoholizm, o który sobie przed chwilą powiedzieliśmy pod kątem wątroby z pęcherzykiem żółciowym, to wszystko będzie się oczywiście też przekładało w całym cyklu przyczynowo-skutkowym na narządach, więc słuchajcie, to tutaj my tylko dzisiaj jeden z elementów sobie omawiamy, a tych elementów jest dużo, dużo więcej, ale to, tak jak powiedziałam na wstępie, ten element według mnie jest najważniejszy, bo jeżeli to zrozumiecie i zaczniecie sobie powolutku, małymi krokami przechodzić przez te elementy, to zobaczycie, że świat może być naprawdę wspaniały. To jest ważne, żeby to zrozumieć. I słuchajcie, na przykład jelito grube, czyli tutaj jelito grube, tu mamy już wydalanie tego, co organizm przetworzył i doszedł do wniosku, że jest to rzecz niepotrzebna, jest to jakiś odpad. I też znowu, tak jak na przykład kamienie w nerkach czy w pęcherzyku żółciowym, o nerkach jeszcze nie mówiliśmy, ale ten pęcherzyk żółciowy, który mamy już omówiony, słuchajcie. Jeżeli my w tym miejscu, czyli w jelicie grubym, mamy zalegające wiele lat resztki kału, to tak samo jak w pęcherzyku żółciowym te kamienie manifestują naszą złość, nasz gniew, to w przypadku jelita grubego będą też manifestowały emocje, czyli taka to będzie fizyczny, jak taki produkt fizyczny, obrazujący nam, ile w nas jest emocji, których nie potrafimy z siebie wyrzucić. Czyli wszystkie te osoby, jeżeli teraz macie w głowie taką myśl, ok, no to co te osoby, które mają zaparcia, no to właśnie to są te osoby, które nie potrafią sobie poradzić z emocjami i je kumulują w sobie. A co z tymi osobami, które mają biegunki? Tak naprawdę jest dokładnie tak samo, ponieważ tutaj zazwyczaj jest jeszcze większa huśtawka wtedy emocjonalna, jeżeli są na przykład biegunki zaparcia na zmianę, ale biegunka, słuchajcie, tak naprawdę to też jest objaw tego, że śluzówka jelita jest zapchana i zamiast te resztki kałowe po prostu sobie formować się w kał, sobie przechodzić dalej, one poprzez to, że śluzówka jest pozapychana tymi resztkami kałowymi, z tych resztek kałowych tworzy się taka powłoka jak teflon i wszystko się zaczyna po prostu ślizgać, więc biegunka też będzie oznaczała to, że jakieś emocje, które należałoby sobie nazwać, my cały czas trzymamy. I praca nad tymi emocjami, co będzie powodowała? Że ten narząd również zacznie się oczyszczać. Co będzie jeszcze skuteczniejsze? Jeżeli będziemy oczyszczali ten narząd i pracowali nad emocjami. Lęk przed utratą dóbr materialnych. I słuchajcie, to co mamy tu na dole w podbrzuszu, jelito grube, to jest właśnie nasza część materialna, czyli te nasze korzenie. Pamiętacie, już kilka miesięcy temu rozmawialiśmy na ten temat, że my tak naprawdę, jakbyśmy mieli sobie tak zobrazować siebie i porównać się do rośliny,
do drzewa na przykład, to dół cały, z dołu wypuszczamy korzenie. I teraz te korzenie to jest właśnie to zakorzenienie w tym, co mamy na co dzień, w tej naszej codzienności, również dóbr materialnych. Czyli jeżeli ktoś ma cały czas problemy finansowe, jeżeli ktoś cały czas traci pracę, albo cały czas nie potrafi spłacać jakichś kredytów, albo musi brać cały czas kredyty, żeby przeżyć, i tak dalej, to znaczy, że w nierównowadze jest jelito grube. I teraz zmiana sposobu myślenia, działania, pracy nad konkretnym narządem będzie powodowało to, że słuchajcie, również te rzeczy takie typowo materialne, fizyczne zaczną się powoli zmieniać. Oczywiście słuchajcie, to nie jest tak, że jak teraz wszyscy zaczniemy sobie oczyszczać jelito grube, to zaczniemy wszyscy wygrywać w totka, bo to tak nie działa, szkoda. Ja już tyle razy oczyszczałam jelito grube i nic, więc jestem przykładem na to, że to nie jest tak, że od razu zaczniecie wygrywać w totka. Ale słuchajcie, rzeczywiście ta świadomość swojego ciała i jakby lekkość, którą się wtedy czuje, powoduje, że rzeczywiście zupełnie inaczej działamy. Nasze działania są bardziej efektywne, co oczywiście w konsekwencji będzie się mniej lub bardziej przekładało na materialną część naszego życia. I bardziej pod tym kątem popatrzcie, bo to jest ważne. I słuchajcie, znowu, jeżeli chcemy, żeby utrzymać dobry stan jelita grubego, spójność i równowaga wewnętrzna, czyli też zwróćcie uwagę na to, żeby to, co macie w środku, czyli to, co czujecie, to jacy jesteście i jacy chcecie być i jacy chcecie się pokazywać na zewnątrz, było spójne z tym, co rzeczywiście robicie na zewnątrz. Bo bardzo często jest tak, że my jesteśmy na przykład osobami dosyć entuzjastycznymi, albo takimi, które chciałyby czasem powiedzieć więcej, albo pokazać więcej, ale z jakichś powodów tego nie robimy. Tak, zazwyczaj są to powody związane z ludźmi, których mamy w swoim otoczeniu. No i tu znowu trzeba byłoby sobie to nazwać, czy my na przykład nie mamy zaufania do tych osób, czy też jest jeszcze jakaś inna kwestia i zaczynamy kreować inny wizerunek na zewnątrz, niż jesteśmy w rzeczywistości. I jeżeli my tak zaczynamy robić, tak zaczynamy działać, a słuchajcie, każdy z nas ubiera różne maski, tak? To też jest psychologia. Wiadomo, że jesteśmy inni w relacji z partnerem, z partnerką, inni będziemy w relacji z panią ze sklepu spożywczego, tak? Bo tej pani nie powiemy, że ją kochamy i chcemy iść z nią do łóżka na przykład. A słuchajcie, w innej relacji będziemy z dzieckiem, tak? W innej relacji będziemy w przyjaźni, w innej relacji będziemy z rodzicami, w innej relacji jesteśmy z bratem, z siostrą, z wujkiem, z ciotką zazwyczaj jeszcze jest to inna relacja. I bardzo często jest tak, że właśnie budując siebie, w zależności w jakiej relacji jesteśmy, budujemy różne maski, nakładamy je później, ściągamy, nakładamy. I to oczywiście z jednej strony jest naturalne, normalne i każdy z nas tak ma, mniej lub bardziej. Ale jeżeli te maski, które my nakładamy, mocno różnią się od tego, jacy jesteśmy w środku, to po pierwsze oszukujemy siebie, po drugie oszukujemy innych, a po trzecie obciążamy jelito grube. Tak? I też należy sobie zdać z tego sprawę, więc też zwracajcie na tego typu elementy uwagę. Popatrzcie, jak to tak naprawdę bardzo mocno, te emocje, to wszystko, co się w nas kotłuje, narządy, to wszystko się ze sobą wiąże, to się wszystko ze sobą łączy. Jesteśmy systemem naczyń połączonych na tych wszystkich płaszczyznach i patrzenie tak bardzo wycinkowo na nasze funkcjonowanie, tak? Bo coś się wydarzyło, tak? Ojejku, nie wiem, od kilku miesięcy mam na przykład cały czas biegunkę albo mam cały czas zatwardzenie. Nigdy wcześniej nie miałem. To co się wydarzyło? Wydarzył się cały cykl przyczynowo-skutkowy, który mógł mieć swój początek już wiele, wiele, wiele lat temu, tylko wtedy organizm na planie fizycznym jeszcze na tyle nie zmienił biochemii, więc nie było zmian. Tak? Więc my tego nie zauważamy, bo nie jesteśmy siebie świadomi, bo jeszcze te informacje do nas nie dotarły. Tak? I słuchajcie, jakby w szkołach tego typu informacje były przekazywane, uważam, że zdecydowanie lepiej każdemu z nas by się żyło, no i na pewno bardziej rozumielibyśmy, na czym polega takie współistnienie w tym świecie, w jakim jesteśmy. No ale okej, no na biologii uczymy się innych rzeczy, które też poniekąd są ważne, choć nie wiem jak wy, ale no ja akurat dosyć dużo pamiętam, bo jakby nie było, powtarzałam to później jeszcze nie raz i pracuję z ludźmi na co dzień, więc ta biologia jest mi bardzo bliska, natomiast większość z nas i tak
praktycznie niczego nie pamięta, bo wie, że nie potrzebuje. A tego typu informacje zostałyby z nami na zawsze, bo one są z nami zawsze, tak? Więc to taka subtelna różnica. Dobra, idźmy dalej. Słuchajcie, śledziona trzustka i jeszcze żołądek, który będzie za chwilę. Czyli jak gdybyśmy mieli sobie znowu wrócić do tego tematu, które narządy ze sobą współpracują w pierwszej kolejności, żołądek, śledziona, trzustka, czyli jeżeli mówimy o trawieniu, to mówimy o tych trzech narządach i medycyna chińska śledziona i trzustka w ogóle traktuje tak naprawdę jako jeden narząd, tak? Czyli na przykład jeżeli mówimy o śledzionie, to jakby medycyna chińska od razu wie, że to jest też trzustka. Tak sobie do tego podchodzą, tak mają od kilku tysięcy lat i im się to sprawdza, więc ja też z pokorą do tych wszystkich informacji podchodzę i im dłużej pracuję, tym uważam, że jak najbardziej jest to uzasadnione, bo pamiętajmy, to jest właśnie też to, co powiedziałam przed chwilą w trochę innym kontekście, jesteśmy cyklem naczyń połączonych i wszystkie narządy ze sobą mniej lub bardziej współpracują, śledziona, żołądek, trzustka, te trzy w pierwszej kolejności jak najbardziej. Dlatego tutaj pod każdym kątem również będziemy mieli różne, znaczy te same stany emocjonalne, czy też emocje po prostu. Słuchajcie, mała przerwa, bo zobaczę na wasze komentarze. O, pani Wanda napisała, przepraszam za spóźnienie. Nic się nie stało, pani Wando, jak trzeba będzie, to później na konsultacji pani coś tam jeszcze dopowiem. Także proszę zadawać pytania. Najgorzej, że nie umiemy sobie radzić z emocjami, gdy się pojawiają, bo reagujemy nawykowo. No dokładnie, Iwono, więc to jest to, o czym sobie dzisiaj mówimy, ale to nie oznacza, że nie możemy tego zmienić, bo jak najbardziej wszystko można zmienić. Słuchajcie, naprawdę wszystko można zmienić. Ja patrząc na siebie z perspektywy czasu, słuchajcie, można by było powiedzieć, że jestem inną osobą, aczkolwiek to też jest znowu frazes, który ma mało wspólnego z tym, jak się zmieniamy, ponieważ te typy osobowości, słuchajcie, które na przykład możemy sobie sprawdzić FRIS-em czy innymi metodami, no to skoro ktoś sobie to sprawdza w wieku 15 lat, to co to w wieku 50 lat już będzie miał zupełnie inny wynik takiego testu psychologicznego? Nie, ponieważ osobowości nigdy nie zmienimy. Osobowość masz cały czas taką samą, natomiast właśnie te nawykowe działania, myślenia zawsze możemy zmienić. I ja na przykład zmieniłam je na tyle, że właśnie porównując na przykład siebie dzisiaj do Zuzanny 15 lat temu, słuchajcie, to w ogóle jest zupełnie inaczej reaguję teraz, tak? Na wiele, wiele, wiele sytuacji, co nie oznacza, że zmieniła mi się osobowość, bo osobowość zostaje z nami zawsze taka sama. Czy nagranie z webinaru będzie później dostępne? Tak, będzie dostępne na moim kanale YouTube Zuzanna Rzepecka, naturoterapeutka. Zresztą jak sobie wpiszecie w wyszukiwarce Google Zuzanna Rzepecka, naturoterapeutka, wszystkie informacje, jakie są dostępne w sieci na mój temat, wszystko Wam się od razu na pierwszej stronie wyświetli. Więc na pewno dzisiaj pod wieczór będzie to nagranie też dostępne na YouTubie. No i oczywiście jak zawsze jest też dostępne cały czas na Facebooku. Okej, widzę, że nie ma żadnych nowych komentarzy, czyli słuchacie cały czas. Dobrze, słuchajcie, idźmy dalej. I popatrzcie, że tutaj śledziona, żołądek, śledziona, trzustka w porównaniu na przykład do wątroby i pęcherzyka, gdzie wątroba, pęcherzyk, tam też mieliśmy pracoholizm. I popatrzcie, że już tutaj widać znowu to, co jest też w całym pentagramie przyczynowo-skutkowym w medycynie chińskiej, ponieważ wątroba z pęcherzykiem żółciowym kontrolują funkcjonowanie żołądka, śledzionej, trzustki, tak? Czyli znowu, jeżeli mielibyśmy popatrzeć od strony emocjonalnej, te emocje, które mają wpływ na wątrobę, poprzez wątrobę będą miały również wpływ na funkcjonowanie żołądka, śledzionej, trzustki. No i co zazwyczaj jest, jak się na przykład silnie denerwujemy? Czujemy ścisk żołądka, tak? Czyli już automatycznie pęcherzyk z wątrobą nie będą nam dawały znać, ale w żołądku my to już fizycznie poczujemy. Nawet jeżeli tego nie czujemy świadomie, to i tak ten skurcz się dzieje, tak? Bo też pamiętajmy, że to są mięśnie. Żołądek, wątroba, pęcherzyk żółciowy, jelita, śledziona, tak? Wszystkie te narządy wewnętrzne to są tak naprawdę mięśnie, które się skurczają i rozkurczają. Więc one automatycznie będą reagowały na wszystko to, co się dzieje na planie emocjonalnym, czyli na planie układu nerwowego. No i słuchajcie, jeżeli tutaj mielibyśmy sobie powiedzieć o tych właśnie tak zwanych
danych negatywnych emocjach, no to mamy pracoholizm, tak samo właśnie jak w wątrobie pęcherzyku, poddenerwowanie, nadmierne przywiązywanie się do drobiazgów, niepokój, zmienne nastroje, przesadne współczucie. I słuchajcie, i znowu, bardzo często jest tak, że te osoby takie bardzo empatyczne, to my mówimy, nie, no ona jest taka dobra, ona jest taka kochana, ona zawsze inni na pierwszym miejscu, a ona na ostatnim. I to jest takie dobre. Czy to jest takie dobre? Żołądek, śledziona trzustka, czyli trawienie zazwyczaj u takiej osoby będzie zaburzone. No i co zrobić, żeby być w równowadze? No i tu znowu mamy równowaga pomiędzy pracą a odpoczynkiem, czyli też pomiędzy dawaniem a braniem, tak? Ile ja daję innym, ile daję sobie, ile biorę dla siebie, a ile biorę dla innych. Tak? To jest bardzo ważne. Także też pamiętajcie zawsze, żeby umieć to zinterpretować. Równowaga emocjonalna, czyli też można byłoby powiedzieć, że to jest taki frazes, bo każdy mówi o równowadze emocjonalnej. I oczywiście ta równowaga emocjonalna jest bardzo, bardzo ważna, natomiast zupełnie inaczej ktoś będzie dążył do równowagi emocjonalnej, kiedy na przykład się dużo złości, a zupełnie ktoś inaczej będzie dochodził do równowagi emocjonalnej, kiedy na przykład dużo się smuci. Tak? I o tym mam nadzieję, że już też powoli wiecie, bo widzicie, z jakimi narządami to się wiąże, te emocje i wtedy na przykład na jakich narządach się bardziej skupić, co będzie powodowało, że praca na planie emocjonalnym przebiegnie szybciej, skuteczniej i sprawniej. Więc to jest ważne. I słuchajcie, taka zdrowa empatia, no bo tu znowu nie chodzi o to, że nie mamy być w ogóle empatyczni, mamy myśleć tylko i wyłącznie o sobie, a inni w ogóle się nie liczą. Znowu tak nie jest, ale pamiętajmy o tym, że empatyczni czasem jak najbardziej tak, ale jeżeli mam być szczera, to dla każdego z nas, to my, ja jestem na pierwszym miejscu, bo i bardzo łatwo, bardzo prosto jest to wytłumaczyć. Słuchajcie, jeżeli ty będziesz zdrowy, silny, wyspany, najedzony, to wtedy będziesz mógł zadbać o innych. A jeżeli w pierwszej kolejności będziesz dbał o wszystkich, a o siebie nie i nie będziesz dla siebie na pierwszym miejscu, to będziesz niewyspany, zmęczony, zestresowany, tak, po raz drugi i sfrustrowany w jakiś sposób też wewnętrznie, bo tylko dajesz, ale dajesz innym, a nie sobie. Czyli jeżeli chcemy pomagać innym i chcemy też dawać innym empatię, to tak naprawdę zawsze najpierw musimy dać sobie. I to jest ta równowaga. Okej. Mamy jeszcze płuca i słuchajcie, mieliśmy już jelito grube i tutaj do jelita grubego już zrobiłam też dosyć długi wywód i jelito grube zgodnie z medycyną chińską w pierwszej kolejności wiąże swoje funkcje z płucami. O tym bardzo dużo mówiłam na webinarze pod tytułem Zdrowe płuca, to było albo w październiku, albo w listopadzie ubiegłego roku. Macie to na YouTubie, czyli znowu zachęcam Was do tego, żebyście sobie weszli na mój kanał Zuzanna Rzepecka, naturoterapeutka. Macie tam Zdrowe płuca, taki tytuł nagrania i możecie sobie zawsze do niego wrócić. I tam tu dużo tłumaczę pod tym kątem, pod kątem zdrowego oddechu i tak dalej, i jak to się ze sobą też wszystko wiąże, jak się łączy. I słuchajcie, jeżeli chodzi znowu, popatrzcie o płuca, czyli temat, który jest bardzo mocno na czasie, prawda? I coraz więcej osób ma też problemy z układem trawiennym, szczególnie właśnie z jelitami. Teraz już myślę, że wiecie, dlaczego to ze sobą się tak mocno wiąże i dlaczego tyle osób właśnie ma te problemy z jelitem grubym, bo płuca. Płuca to jest nasz oddech, to jak my bierzemy życie, bierzemy to, co przychodzi. I teraz im mamy więcej lęku, im bardziej się o coś boimy, to zaczynamy się kulić, tak? To jest naturalny odruch każdego z nas, każdego organizmu. Co się dzieje, jak na przykład nagle, niespodziewanie usłyszycie jakiś głośny huk? Od razu się kulimy, prawda? Schylamy głowę. Czyli co robimy? Zamykamy klatkę piersiową, zamykamy nasz naturalny oddech
życia. I teraz właśnie popadanie w takie obsesyjne wręcz lęki, banie się czegoś cały czas, lęk, który jest spowodowany rzeczami, na które w ogóle nie mamy wpływu, często błahostkami, tak? Bo to się później zaczyna nawarstwiać i jakby cały czas idziemy w to dalej, 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 to powoduje, że coraz bardziej obciąża nam się układ oddechowy, płuca. Kumulowanie negatywnych emocji, nieczułość, lęk, depresja, nadwrażliwość, problemy z koncentracją, obsesja władzy, brak nadziei, uleganie własnym rządzom. Słuchajcie, patrzcie, jaka to jest ciekawa kumulacja emocjonalna i jak w tych czasach, w których dożyliśmy, sytuacji, w której wszyscy na całym świecie znaleźliśmy się, jak bardzo szybko możemy poprzez właśnie tego typu emocje, które ma bardzo dużo ludzi i które wiecie już, że te emocje mają też w jakiś sposób wpływ na was, mniej lub bardziej, w zależności na ile z takimi emocjami, czyli z takimi osobami macie do czynienia na co dzień, patrzcie, jak bardzo łatwo można się zapętlić. I co się dzieje? I do mnie coraz więcej osób zgłasza się głównie z problemami z zakresu układu pokarmowego. To jest w ogóle wysyp, słuchajcie. A to wszystko wiąże się z tymi emocjami, które się tak mocno teraz kotłują. No i oczywiście, w jaki sposób sobie z tym poradzić, to tam na tym webinarze, na tych zdrowych płucach macie też to wytłumaczone. Natomiast panowanie nad sprawami materialnymi, zdolność podejmowania nowych inicjatyw, czyli słuchajcie, znowu idziemy po pierwsze do jelita grubego, bo sprawy materialne, pamiętamy, że to jest jelito grube, tak? Czyli tam, gdzie już na dole te nasze korzenie wyciągamy po to, żebyśmy byli silni, mocno zakotwiczeni w taki pozytywny sposób, tak, zakotwiczeni w tym, co mamy tutaj na tym świecie. I zdolność podejmowania nowych inicjatyw, czyli znowu, nie chowamy się, nie boimy się, nie ma tego lęku w nas, tylko bierzemy to, co do nas przychodzi. Straciliśmy pracę, no to tak, możemy usiąść i płakać, tak, i popaść w depresję, czyli jeszcze bardziej zamknąć swój oddech, albo możemy powiedzieć, ok, ja biorę na klatę to, co przychodzi, i w takim razie wychodzę z założenia, dobra, czyli skoro coś poszło, to znaczy, że zrobiła się przestrzeń na coś nowego. To co ja bym teraz mogła zrobić nowego? Dlaczego nie ma takiego podejścia do życia? Umiejętność budowania relacji partnerskich. Tu oczywiście też patrząc od takiej strony bardziej psychologiczno-duchowej, zwał jak zwał, czyli przestrzeń również serca, słuchajcie, to jest też właśnie ta otwartość na relacje, na partnera, na partnerkę, na budowanie takiej otwartej, fajnej relacji, gdzie my nie boimy się, czyli nie ma tego lęku, nie boimy się powiedzieć, co myślimy, co czujemy, czego chcemy, czego pragniemy, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby na przykład wyglądała nasza przyszłość. No słuchajcie, też bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie mówią o tym, czego tak naprawdę chcą, albo się domyślają, że partner, partnerka się domyśli, tak? Czyli tu szczególnie kobiety myślą, że ja nie powiedziałam, ale on i tak powinien wiedzieć. No nie, trzeba powiedzieć, a mężczyzna uważa, że no przecież wszystko jest okej, okay, więc jest okej, okay, tak? A kobieta uważa, że powinien coś zrobić, a on tego nie robi, więc jak on tego nie robi, a ona mu nie powiedziała, że ona tego oczekuje, ale ona i tak będzie na niego zła. No i takie rzeczy później, to wszystko powoduje kolejne problemy i co robimy wtedy? Zamykamy się, tak? Zamykamy się, bo zaczynamy czuć lęk, spowodowany mało istotnymi szczegółami, tak? Ale tych istotnych, mało istotnych szczegółów jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, więc się zamykamy, zaczynamy odczuwać ból, smutek, żal. No i co? I zaczyna się na przykład depresja, zaczyna się właśnie wyrzucanie niepotrzebne, znaczy wyrzucanie jest potrzebne tych emocji, ale zazwyczaj w niestosowny sposób, czyli na przykład wyładowywanie się na partnerze i to też nie będzie wcale dobre. I słuchajcie, tu cały czas mówimy o powiązaniu emocji z narządami. Czyli z jednej strony, jeżeli jesteśmy osobami, które mają w jakiś sposób obciążony układ oddechowy, czy też jelito grube, to mamy wpływ na to, że te emocje szybciej będą nas dosięgały, szybciej będziemy się zamykali, szybciej będziemy czuli lęk, szybciej będziemy w jakiś podświadomy sposób, mówiąc dosłownie, burzyli nasze relacje partnerskie, tak?
Teraz, kiedy my się otworzymy, kiedy zadbamy o nasz układ oddechowy, zadbamy o jelito grube, automatycznie będziemy zupełnie inaczej emocjonalnie reagowali na to, co dzieje się na przykład w naszym życiu partnerskim i zupełnie nasze życie po prostu będzie inaczej wyglądało. Bardzo ważna rzecz, słuchajcie, tyczy się każdego. I oczywiście żołądek, czyli żołądek, to co już mówiłam tutaj w przypadku trzustki i śledziony, tu mamy dokładnie te same emocje, te same stany emocjonalne, te same zachowania, czyli też, słuchajcie, zrównoważone podejście do zmieniających się okoliczności życia, równowaga pomiędzy pracą a odpoczynkiem, równowaga emocjonalna, zdrowa empatia, tak? Czyli zdrowo podchodzimy do tego, co się dzieje wokół nas, nie musimy zawsze reagować emocjonalnie, a jeżeli reagujemy emocjonalnie, to nie trzymajmy w sobie tych emocji, bo jak na bieżąco je wyrzucamy, to wyrzucimy je i po chwili, nawet jeżeli wiemy, że źle zrobiliśmy, możemy przyjść, powiedzieć przepraszam. Nigdy to nie musi iść za tym, że musimy kogoś od razu obrażać, ale możemy po prostu pokazać naszą emocją, na przykład złość czy na przykład smutek i powiedzieć, co czujemy. I opowiadanie o tym, co czujemy, jest jak najbardziej pozytywne, bo my mówimy tylko o sobie, a nie obrażamy kogoś innego, tak? Więc słuchajcie, zawsze można powiedzieć to, co chcemy powiedzieć w taki sposób, żeby powiedzieć to w 100%, ale nie obrazić przy tym nikogo i nie musieć później przepraszać i jeszcze też samemu wewnętrznie cierpieć, że zrobiło się coś, czego żałujemy, bo ten żal, smutek również będzie miał wpływ właśnie tak jak mówiliśmy przedtem na jelito cienkie na przykład, nie? I serce. Dobrze, słuchajcie, mamy kolejną parę narządową i to są nerki z pęcherzem moczowym. No i tutaj oczywiście znowu wiemy, że też medycyna zachodnia łączy to 1:1, czyli nerki, pęcherz moczowy, wiadomo, że współpracują ze sobą. Medycyna chińska również w ten sposób na to patrzy. I słuchajcie, jeżeli chodzi też o taki irracjonalny lęk, ale taki rzeczywiście lęk, że my się po prostu boimy, taka bojaźliwość, słuchajcie, gdziekolwiek nie jesteśmy, to nie wiem, trzeba się na przykład o coś zapytać, to nie, wiesz co, nie, ja nie pójdę, idź ty, bo ja już czuję w sobie jakiś lęk. Ja się boję, tak? Czyli boję się tak naprawdę też życia, to są właśnie obciążone nerki i to są głównie nerki, które mają oczywiście wpływ na pęcherz moczowy. Taki irracjonalny strach, ale tutaj gdybyśmy mieli sobie dokładnie nazywać emocje, to jest lęk, słuchajcie, lęk to są nerki i im więcej lęku, tym bardziej obciążone nerki, im bardziej obciążone nerki, tym częściej będziemy odczuwali lęk. I teraz znowu, w jaki sposób z tego wyjść? Po pierwsze, świadomość tego, że właśnie tak jest. Po drugie, dać sobie takie właśnie ugruntowanie i pewność siebie. Bardzo często jest tak, że musimy kogoś poprosić w tym o pomoc, bo tutaj nerki, jak są obciążone, to zazwyczaj jeszcze do tego pijemy dużo kawy i tak dalej, co też obciąża nerki, ja już o tym też nieraz mówiłam. I skupianie się na tym, żeby odblokowywać swoje ciało. Możecie na przykład wprowadzić jakieś techniki oddechowe na początek, czyli dotlenianie się, co spowoduje też rozluźnianie mięśni wewnętrznych i spowoduje, że też ten nadmiar emocji będzie sobie powoli wychodził. Więc tutaj oczywiście picie na przykład ziół na nerki wzmacniające też będzie nam w tym pomagało. Ale no przyznam, że tutaj jeżeli chodzi o ten temat, z mojego punktu widzenia to zazwyczaj po prostu potrzebna jest jeszcze osoba, która w jakiś sposób nam pomoże, która pomoże nam i na tym planie fizycznym i na planie emocjonalnym, bo to się bardzo mocno ze sobą wiąże. No i słuchajcie, jeżeli macie często infekcje bakteryjne układu moczowego, czyli głównie w pęcherzu moczowym, no w nerkach czasem też się coś może znaleźć, no to znowu, jaka jest przyczyna? No jakaś bakteria skąd się wzięła? Oczywiście, no skąd się wzięła, ale skąd? I tu znowu, jeżeli chcemy działać przyczynowo, to zadajemy sobie pytanie, gdzie jest przyczyna? Przyczyna będzie w emocjach. I poprzez emocje, poprzez układ nerwowy wytworzyła się taka przestrzeń, w której zrobił się przerost jakichś bakterii. No i one w tym momencie spowodowały stan zapalny. Nie? I zawsze jest przyczyna i skutek. My widzimy na planie fizycznym skutek, ale przyczyna jest gdzie indziej. Pamiętajmy o tym. I niekoniecznie przyczyna zawsze będzie dokładnie w tym jednym narządzie.
Okej, okay, no i mamy serce, to już tak tylko dla przypomnienia, bo mówiliśmy o jelicie cienkim, tak? No i jelito cienkie serce, czyli tu mamy dokładnie te same emocje. I słuchajcie, bardzo często też możemy sami już teraz zdiagnozować osobę, która ma problem z jelitem cienkim i z sercem, czyli z tymi dwoma narządami, w sensie takiego funkcjonalnego powiązania. Zazwyczaj jest to bardziej na planie jelita cienkiego. Słuchajcie, to są te osoby, które tak strasznie dużo gadają, jak na przykład idziemy gdzieś na imprezę i tam będzie jakaś, nie wiem, Aśka, Kaśka czy Krzysiek i wiecie, że to są zawsze te tak zwane dusze towarzystwa, tak? Czyli oni co? Dużo gadają, głośno gadają, szybko gadają, tak trochę też zabierają przestrzeń innym. To są właśnie osoby, które mają obciążone jelito cienkie serce. No i tutaj znowu spójność, równowaga wewnętrzna. Wiecie, że już to nie jest tylko frazes, tylko rzeczywiście takie dochodzenie do tego też. Oczywiście trzeba wtedy też, jeżeli mamy do czynienia, jelito cienkie czy jelito grube, patrzymy oczywiście na dietę, zmieniamy dietę, patrzymy pod każdym kątem, pod którym możemy, po to, żeby wesprzeć konkretny narząd z jednej strony, a z drugiej strony właśnie emocjonalnie. I ten apetyt na życie też zwiększyć w sobie, bo bardzo często jest tak, że te osoby w jakiś sposób są mimo wszystko zamknięte i po to, żeby jakby samemu nie uświadamiać sobie i nie przyznawać się przed sobą, że ja jestem taką osobą, która troszkę boi się w jakiś sposób życia, to na zewnątrz pokazują zupełnie inną maskę. I też trzeba sobie to uświadomić, bo po tej stronie, gdzie mamy te tak zwane negatywne emocje, słuchajcie, mamy brak komunikacji z samym sobą, tak? Czyli to są osoby, które nie chcą często poznać samych siebie, tak naprawdę, wolą wykreować sobie jakiś wizerunek, który będą pokazywały na zewnątrz, ale w środku są zupełnie inne. Tak to zazwyczaj jest. I tutaj Wam też na slajdzie pokazałam ćwiczenie, znaczy ćwiczenie, w sumie to tylko jest jako przykład zauważ mnie, czyli to zauważanie swoich emocji, w jaki sposób je zrobić. To wszystko macie tutaj też w tej książce, bo wiecie, tam jest wszystko dokładnie wytłumaczone. Popatrzcie, że już tak naprawdę ponad godzinę ja opowiadam Wam o tym temacie. Widzę, że w ogóle nie piszecie żadnych komentarzy, więc wiem, że słuchacie i ja to też czuję, że słuchajcie, rzeczywiście ten temat jest dla Was ważny i ważne jest to, żeby to wszystko zrozumieć. I jeżeli dzisiaj po raz pierwszy słyszycie te informacje, to tak dajcie sobie pewien czas na to, żeby je przyswoić. Skupcie się na przykład na jakiejś jednej konkretnej parze narządów i tylko tam pracujcie nad emocjami, patrzcie na to, jak funkcjonują Wasze narządy i tam je wspierajcie, bo jak zaczynamy się koncentrować na wszystkich, no, chyba że oczywiście ktoś z Was jest terapeutą, no to wiadomo, że zupełnie inaczej, też tak jak ja podchodzicie wtedy, albo po prostu zgłoście się do naturoterapeuty, który Was poprowadzi pod tym kątem, no bo pamiętajcie, że to jest wszystko też w cyklu przyczynowym. Skutkowym, tak? Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, wątroba z pęcherzykiem kontrolują funkcjonowanie żołądka śledziona i trzustki. Dlatego jedne emocje będą wpływały bezpośrednio na konkretne narządy, ale później od tych narządów będzie to szło dalej i znowu mamy cykl przyczynowo-skutkowy. I dopiero tego typu analiza, ja na przykład właśnie tego typu analizy robię na co dzień, słuchajcie, daje podstawę do tego, żeby skutecznie przyczynowo zadziałać. Tak? Bo co innego to działanie objawowe, a co innego działanie przyczynowe. Czasem one w jakimś stopniu się gdzieś zazębiają, ale zazwyczaj są to w ogóle dwa zupełnie różne kierunki, czy tego chcemy, czy też nie. Więc to jest ważne. I słuchajcie, co się składa w ogóle na nasze zdrowie, bo my sobie dzisiaj powiedzieliśmy myśli, tak? Czyli to, co mamy w głowie, nasze emocje, ale słuchajcie, jest też i to wszystko jest poukładane właśnie w książce na zasadzie dłoni, więc macie to też w bardzo taki prosty sposób, logiczny, wytłumaczone, po to, żebyście w momencie, kiedy to przyswoicie, to jest dokładnie tak samo jak na przykład prawo jazdy. Jak już nauczycie się jeździć samochodem, to nie musicie co 2 miesiące powtarzać kursu, bo już zapomnieliście. Tylko jak już się raz nauczycie i raz się dowiecie, to już po prostu wiecie. I dokładnie tak samo jest z 5 palcami. Jak je poznacie wszystkie, to poznacie siebie. Jak poznacie siebie,
no to już po prostu znacie siebie i nie musicie do tego wracać. To o to chodzi, żeby nie było tak, że przeczytacie na przykład kolejną książkę albo coś zrobicie, ale i tak za jakiś czas musicie do tego wrócić, a tu musicie sobie coś przypomnieć. Słuchajcie, to wszystko jest proste i logiczne, to tylko i wyłącznie jest kwestia tego, w jaki sposób my sobie to wytłumaczymy albo ktoś nam to poda. Więc macie wtedy świadomość swojego ciała, wiecie, w jaki sposób o siebie zadbać, jak sobie na przykład poobserwować na co dzień. Słuchajcie, rano wstajecie, jeszcze jesteście zaspani, ale patrzycie w lustro, o, coś się wydarzyło na twarzy i od razu wiecie, co tak naprawdę dzieje się z narządem i myślicie sobie, aha, no dobra, okej, okay, no tak, rzeczywiście wczoraj się zdenerwowałem albo zdenerwowałam, no i na wątrobie albo na pęcherzyku żółciowym już się coś zrobiło, już widać, że narządy zareagowały, chociaż ja narządowo tego nie czułam, ale na twarzy na przykład widzę, nie? Słuchajcie, to jest wszystko naprawdę proste, tylko wystarczy o tym wiedzieć. No, poznaj swój umysł, no to wiadomo, że chodzi o myśli, o to, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, emocje to tym bardziej. No i słuchajcie, to żeby jakby też zarażać innych tym pozytywizmem, bo to jest też bardzo ważne, słuchajcie. Żyjemy w świecie relacyjnym, czy tego chcemy, czy nie. Nie da się zamknąć zupełnie odizolować od świata. Nawet jeżeli ktoś chce, to i tak tak naprawdę jest w tym świecie i te relacje się tworzą różne, przeróżne. I fajnie jest, jeżeli one są po prostu takie lekkie, łatwe i przyjemne. Nawet jeżeli one momentami nie są przyjemne, to tylko po to, żeby nam przypomnieć o tym, że sobie zawsze możemy ze wszystkim poradzić. Dlatego, jeżeli chcecie przećwiczyć, to zauważajcie to, co mówi do was ciało, bo ciało wam cały czas komunikuje, co się u niego dzieje. Zwróćcie uwagę na swoje myśli, czyli to, co macie w głowie, i zwracajcie też uwagę na swoje emocje, na to, jak wy się czujecie, czy to rzeczywiście wszystko jest takie nawykowe. A będzie nawykowe, bo jakby tutaj nie ma siły, wszyscy dokładnie w nawykach pracujemy, działamy, nawet jeżeli my nie mamy uświadomionego tego, że działamy w nawykach. I słuchajcie, oczywiście w książce możecie sobie wszystkie te elementy dokładnie przeczytać, przeanalizować, przenieść na siebie w ciągu kilku minut dziennie, dojść do tego, co u was jest tak naprawdę, zrozumieć to, zmienić. No i koniec. I sprawa załatwiona. I słuchajcie, to nie jest tak, że my im jesteśmy starsi, tym mniej się bawimy, tym mniej się cieszymy z życia, bo tak jest. Nie. To nie dlatego, że jesteśmy starsi, tylko dlatego, że przestaliśmy się bawić, czyli przestaliśmy zauważać to, co jest fajnego w naszym życiu, bo się skupiamy na tym, że się boimy, że ktoś nas zdenerwował, że tego nie chcemy, tamtego nie chcemy, to przestajemy się bawić. A ta radość z życia też jest ważna. Pamiętajcie, serce jelito cienkie. A słuchajcie, gdybyście chcieli bardziej poznać swój układ nerwowy i to, w jaki sposób sobie na niego wpłynąć, w jaki sposób się uspokoić, tak, uspokoić swoje nerwy, stresy, o co tu tak naprawdę chodzi, to macie też Zdrowe Nerwy, część pierwszą z 75 minut nagrania. Wszystko macie na zuzannarzepecka.com, więc sobie możecie tam przeklikać i zobaczyć, a ja wam gratuluję, moi drodzy. Aha, pytacie się, czy jest wersja elektroniczna książki. Tak, jest wersja elektroniczna, wszystko jest na zuzannarzepecka.com, wersja elektroniczna w formie interaktywnego PDF-a, który się bardzo fajnie czyta, bo tak jak książka elektroniczna, po prostu sobie można przeskakiwać pomiędzy stronami, więc tu jak najbardziej. Łucja pisze, pani Zuzanno, jak tu pisać, skoro pani omawia moje losy? Szalenie ciekawy temat. Ojej, no to widzę, że trafiłam w samo sedno. Bardzo się cieszę, Łucjo, i mam nadzieję, że to było bardzo pomocne i że teraz bardziej też rozumiesz swój organizm i to, jak funkcjonujesz, i że tak naprawdę, słuchajcie, to jest do was wszystkich. To naprawdę jest proste, tylko trzeba to po prostu wszystko zrozumieć. I właśnie po to są te co dwutygodniowe nasze spotkania, żebyście mogli to zrozumieć, żebyście wiedzieli, jak to tak naprawdę funkcjonuje. I oczywiście, że jeżeli macie zdiagnozowaną jakąś jednostkę chorobową, coś tam się dzieje takiego poważniejszego już, to warto się skonsultować z kimś, kto się na tym zna, bo wtedy takie działanie przyczynowe, wiadomo, że macie tu gwarancję sukcesu, tak? Natomiast samo takie zrozumienie siebie na co dzień i zrozumienie innych da wam naprawdę taką lekkość życia i to jest też fajne. Ja mam kamienie w nerce i co powinnam zrobić? No, Wanda, dokładnie to, o czym już powiedziałam, czyli skoro dzisiaj mówimy o emocjach i o narządach, z jednej strony wspieranie nerek, no i tutaj jeżeli kamienie w nerce, no to jakieś zioła czy też inne metody, które będą wspierały
rozpuszczanie tych kamieni i usuwanie kamieni z jednej strony, a z drugiej strony praca pod kątem tych emocji, o których sobie dzisiaj mówiliśmy. Agnieszka pisze, super, dziękuję, bardzo wartościowy webinar, bardzo się cieszę, kochani. Dla mnie też, dla mnie to są naprawdę tak, tak ważne tematy, że ja bym mogła jeszcze opowiadać i opowiadać, dlatego spotkamy się znowu za 2 tygodnie i słuchajcie, za 2 tygodnie, o, Dorota pisze, szalenie ciekawe, chłonęłam wiedzę, bardzo się cieszę. Monika, cudowny webinar, naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że tak piszecie i że mogę wam pomóc, bo ja tu nie jestem po to, żeby siedzieć i gadać do komputera, bo przecież ja tutaj siedzę i widzę tylko komputer, nie was, niestety, ale też to się zmieni, bo na pewno w najbliższym czasie dam wam znać, gdzie będą spotkania ze mną na żywo i będzie można sobie przyjechać i będziemy mogli się w końcu poznać i porozmawiać w 4 oczy, usiąść razem, pośmiać się i porozmawiać na temat zdrowia, bo to jest ważne. Słuchajcie, co poniedziałek zawsze o godzinie 18 na żywo. Jestem w Radiu Watacha, jest z tego transmisja na żywo na moim fanpage'u, na Facebooku i na YouTubie Radia Watacha. A 12 czerwca, czyli za 2 tygodnie, widzimy się i będziemy sobie omawiali temat pod tytułem Jedna substancja, wiele korzyści. I słuchajcie, jedna substancja, wiele korzyści, czyli ja zauważyłam jedną rzecz, że zazwyczaj jest tak, że jak się suplementujemy i oczywiście ja nie mówię tutaj o takiej suplementacji, która ma na celu wyciągnięcie nas z jakiejś choroby, bo wtedy wiadomo, że tych suplementów jest zawsze więcej, bo organizm jest niedożywiony, jest niedoborowy i pod różnym kątem trzeba o niego zadbać. Natomiast tak profilaktycznie, jak chcemy o siebie zadbać i chcemy wiedzieć, do czego wracać, co jest ważne, no to słuchajcie, bardzo często jest tak, że jak ktoś się do mnie zgłasza, nie, no już się suplementuje. A czym się pan, pani suplementuje? No tak, kwas foliowy osobno, tak? Cynk osobno. Selen osobno. Witamina B12 osobno. Witamina C osobno. I ja tak słucham już sobie, ja piernicze. Czemu ta osoba podjęła taką, a nie inną decyzję? Oczywiście wiem, bo doktor Google zazwyczaj podpowiada właśnie tego typu rozwiązania, które wcale nie są dobre. To nie jest dobre, że decydujecie się na tak zwaną suplementację selektywną, czyli pojedynczymi substancjami. I o tym też już wspominałam nieraz, więc za 2 tygodnie chcę wam to dokładnie wyklarować, pokazać, jak to wygląda i podać wam konkretne produkty, konkretne substancje, które możecie tylko jako jeden suplement sobie stosować przez tam określony czas. Ja wam to wszystko podam i mieć takie holistyczne działanie na organizm. Tak? To jest ważne, żeby to wiedzieć, żeby w końcu wyjść z tej selektywnej suplementacji, bo to jest istotne, tak? Bo suplementując na przykład samą witaminę jedną pojedynczą, nie wiem, niacyna też jest przecież bardzo popularna, możecie tak naprawdę rozregulować sobie na przykład układ hormonalny, nie układ hormonalny, tylko układ nerwowy. Tak, a wspominałam też już, że na bazie układu nerwowego są budowane w organizmie wszystkie inne układy, więc rozregulowując sobie ten jeden, tak naprawdę można sobie w konsekwencji rozregulować cały organizm. I słuchajcie, trochę was wtedy też postraszę za te 2 tygodnie, ale to tak celowo, żebyście rzeczywiście zrozumieli, dlaczego ta suplementacja selektywna wcale nie jest taka dobra. No i oczywiście dam wam rozwiązania, żebyście mogli je od razu wdrożyć. Kochani, patrzę jeszcze na komentarze. Dziękuję. Asia pisze, zgadzam się z faktem, że ludzie nie są uświadomieni pod tym kątem. Dziękuję pięknie za wspaniały webinar. Dokładnie, pani Asiu, bardzo dużo ludzi w ogóle nic o tym nie wie, o czym myśmy sobie dzisiaj powiedzieli. Mam nadzieję, że po tym naszym dzisiejszym spotkaniu to się zmieni i będziecie dalej też przekazywali te informacje. Ja dzisiaj wieczorem wrzucę na YouTube'a to nagranie, więc też możecie mówić każdemu, że za darmo po prostu może sobie tego posłuchać, sam wyciągnąć wnioski. Jak widzicie, to wszystko jest logiczne i mając wiedzę trochę szerszą, już można sobie to wszystko bardzo ładnie poukładać. Słuchajcie, no to co? To tak jak zawsze czas na ostatni slajd albo przedostatni, czyli jak ktoś chce jeszcze się ze mną skontaktować, to proszę śmiało pisać. zdrowie@zuzannarzepecka.com to jest mój e-mail, a oczywiście już nasz ostatni slajd, ten, który mamy zawsze co 2 tygodnie. Dbajcie o siebie na co dzień, bo jakość życia zależy od tego, jak wy jakościowo do niego podejdziecie i na ile o siebie zadbacie dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za 2 tygodnie.